Najbardziej chciałbym chyba pójść na Nosowską, dlatego że najwięcej słuchałem w życiu i do Nosowskiej mam takie podejście bardziej fanowskie niż do innych artystów, którzy grają. Na pewno na Walusia jeszcze bym poszedł. Waluś Kraksa Kryzys, którego bardzo polubiłem prywatnie, a muzycznie byłem pierwszy raz na koncercie niedawno i chciałbym to powtórzyć po prostu. A Waluś jest niepowtarzalną osobą, jest taką osobą, która może przywrócić gitarowe granie do dzisiejszych czasów, a tego mi bardzo brakuje i to się dzieje chyba po prostu.